Hej, z tej strony Tekilka, witam was wszystkich w pewnej nietypowej grze, mianowicie mój wymarzony chłopak. Zobaczymy, czy to się nagra, czy będzie działać dobrze, dlatego że czasami jak odpalałam tą grę, to mi klatkowała masakrycznie, a ostatnio jak odpaliłam, to chodziła bardzo płynnie, także zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o opcje, no nie ma tutaj zbyt wielkiego wyboru. Ale dobra, zagramy sobie kampanię. Nowa gra. I lecimy. Ja oczywiście nie będę robiła siebie, tylko po prostu tak pomyślałam, że zrobimy sobie Suśkę i Ryana, jakiego naszego wymarzonego faceta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Imię. Mogę dać ci? Nie ma. Będzie Suśka. Nazwisko. Suśka może mieć nazwisko. Nie ogar. Znak zodiaku damy mój. Najlepsza kumpela. Dajmy Rosalia. Ulubiony przedmiot. Nie wiem, czy to chodzi. Chyba tu chodzi o przedmiot szkolny. To damy, że angielski. Zatwierdź. I teraz musimy stworzyć naszą SU. Oczywiście to jest przepiękna grafika, ale ta gra jest mega, mega stara. Ja bym chciała mieć jak najdłuższe włosy, natomiast obawiam się, że tutaj nie będzie jakiegoś mega wyboru. Jeżeli chodzi o fryzury, no tak, są... Zrobimy sobie ten ciemny brąz. Jeżeli chodzi o top, no to nie mamy wyboru. Spodnie też nie, spódniczka. Chyba, że będziemy spódniczce, no pewnie... Lachon, jak się patrzy. Buty mamy tylko jedna. Czekam na kontakt od mojej najlepszej przyjaciółki. Miałyśmy się dzisiaj spotkać. Tak, czekamy na kontakt od Rosali. To jest nasz pokój. O, brawo! Ojej, trzynastka, album poczytała. Możemy zrobić psychotest. Ja chcę. Niektórzy chłopcy będą się popisywać, kiedy tylko będziesz w pobliżu i nie będą cię ignorować, ale nie spuszczą cię z oka. Zastanawiałaś się kiedyś, co w tych takich momentach myślą, a może masz zmysł, dzięki któremu wiesz, o co im chodzi. Nasz test pomoże ci się przekonać, sorry, ale jest tak, by zacinać czcionka i są tak o ciebie oddalone te litery, że aż ciężko się to czyta. Musisz przedyskutować coś ważnego ze swoim chłopakiem, ale sprawia... Spławia cię w obecności swoich przyjaciół ciętą ripostą. Co ty na to, o ty gnoju? Nie pozwolę się tak traktować. W tej chwili z nim porozmawiam. Jeśli chce, może zgrywać maczo przed swoimi przyjaciółmi. Bardzo mnie skrzywdził i nie rozumiem go. Na szczęście mam przyjaciół, którym mogę się wypłakać, really. Oczywiście chcę się popisać przed przyjaciółmi. Później dam mu do zrozumienia, że postępuje paskudnie. Nie byłabym taka, więc damy to... W końcu randka z chłopakiem, który ci się podoba, spędzasz mnóstwo czasu przed szafą, wybierając odpowiedni strój. Myślę, że on też się tak postara. Bitch, please. Nie mam pojęcia, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie ma szans, chłopcy nie są tak próżni jak dziewczyny. Czy to jest próżność? Mi się nie wydaje. To jak zawsze wygląda, wskazuje, że bardzo dba o swój wygląd i pewnie będzie wyglądał doskonale na naszej randce. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby facet się jakoś mega szykował przed randką. W sensie, żeby... Wiecie, tak jak dziewczyny. W twojej klasie jest bardzo fajny nowy chłopak. Ojoj, podczas przerwy zauważasz, że cały czas się na ciebie patrzy, ale nigdy nic nie mówi. Co o tym sądzisz? Może jest nieśmiały i boi się wykonać pierwszy ruch? Jeśli czegoś ode mnie chce, powinien mi to powiedzieć. Gapienie się na mnie działa mi na nerwy. Jestem ciekawa, muszę do niego zagadać. Dałabym to, ja w życiu bym sama z siebie nie zagadała, więc dam to. Masz randkę ze swoim chłopakiem, spóźnia się 20 minut, ponieważ chciał zobaczyć końcówkę meczu. Jak reagujesz? Mam już tego serdecznie dosyć i zapytam go, co jest ważniejsze, piłka nożna czy ja. Zapytam go po prostu, jak poszedł mecz. Mógł mi po prostu powiedzieć, wtedy moglibyśmy się spotkać później. No dokładnie, no bez kitu. Co według ciebie chłopcy jako pierwsze zauważają u dziewczyn? Figura, oczy, charakter. Tak, na pewno zauważają charakter jako pierwsze. Czy dałabyś chłopakowi kwiaty na urodziny? Może nie ogromny bukiet, ale każdy lubi ładne kwiaty. Nie, chłopcy nie znają się na kwiatach, zależy od chłopaka.
Nie. Chłopaki nie płaczą, co sądzisz o tym stwierdzeniu? Nieprawda, ryczą. Nieprawda, chłopcy też potrafią być wrażliwi, tak jak dziewczyny. 100% prawda. Nie można się tak uprzedzać, nie wszyscy chłopcy są macho. Damy to. Twój chłopak zaprosił cię na wspólne oglądanie najnowszego filmu akcji, a ty przyniosłaś film miłosny. Czy możesz go skłonić, żeby zmienił zdanie? Obejrzyjmy oba. Może, ale dlaczego po prostu nie obejrzeć obydwu filmów? No właśnie, wtedy oboje bylibyśmy zadowoleni. Jestem pewna, że daruję sobie swój film, aby sprawić mi przyjemność. Przyjemność tę ci może sprawić po filmie. Nie muszę nawet próbować, i tak powie nie. Co? Nawet chłopcy miewają pryszcze. Czy wyobrażasz sobie, że z tego powodu używam makijażu? Chłopcy nigdy się nie malują. Nie wyobrażam sobie tego, ale kto wie, dlaczego nie wszystkie gwiazdy to robią. Nie wyobrażam sobie tego. Ogólnie dla mnie to, jak facet się maluje, to jest porażka, nie? Ale okej. Gratulacje, jesteś w stanie przyjrzeć chłopców na 100% i potrafisz postawić się na ich miejscu. Nie przeraża cię normalna rozmowa, bo zdajesz sobie sprawę, że chłopcy często ukrywają swoje prawdziwe uczucia i zgrywają macho. Ale co najważniejsze, nie jesteś głupia i wiesz, co im się podoba w dziewczynach. A czego nie trawią? To daje ci wielką przewagę w kontaktach z chłopakami. W końcu mam męża. Ucz się. Dobra, pouczymy się. Czy tam jest plakat Christina Aguilera z tyłu? O Boże. Dobra, idziemy. Zmień styl to nie mamy niestety. Ach, ale tu się fatalnie chodzi kamerą. Idź do toalety. Dobrze, biegnę pod prysznic. No dobra, możemy się odświeżyć przed wyjściem. O, i dwójeczka poszła. Co ja gadam? Dobra, już. Ale już, okej. Okay. Co to jest? Ja chcę wyjść, przejść. Halo? Halo? Telefon do kumpelki. Naprawdę? A potem? Nie do wiary! To takie krępujące. Cóż, jeśli to zdarzyłoby się mnie, chciałabym, żeby ziemia otworzyła się i połknęła mnie na miejscu. Przepraszam, ale muszę kończyć. Pa! Okej. Okay. W ogóle czym się wydaje, czy ta laska ma głos lalki Barbie? Posłuchaj muzyki. Cześć, idę na ławkę przy karuzeli w parku. Będę tam na ciebie czekać. Okej, okay, czy już możemy chyba wyjść? Rozmowa z tatą, nie dziękuję. Czy ja mogę zmienić jakoś... O, tak się zmienia kamerę. Dobra, matko jedyne. Myślałam, że będziemy z lotu ptaka wszystko oglądać. O, ja biegnę, ale nie mogę wyjść tędy. Shit. Dobra, wchodzimy. I chyba teraz możemy wyjść, prawda? Tak! Mamo, idę do parku, dobrze? Czas spędzony na świeżym powietrzu z przyjaciółmi to coś wspaniałego. Ale kiedy poświęcisz trochę czasu rodzinie? Really? Jeśli chcesz wyjść wieczorem, powinnaś o tym pomyśleć. Nie zapomnę, mamo. Obiecuję, pa. No ale poświęcić czas rodzinie, ale... Kurde, nie wyciszyłam sobie. Aha. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale pewnie słyszycie. O Jezu, to jest fatalny. A co to za brudny samochód? Ale ktoś uświnił. Umyj samochód. Wyczyj samochód, ciskając lewy przycisk myszki. Okej. Okay. A my sobie tutaj zaraz kogoś zatłukę. Naprawdę. Na tym Discordzie. Oh my gosh. Jeszcze raz mi plumki, teraz spróbuję się jakoś wymutować. Ej, dostajemy dość dużo kasy za wyczyszczenie go. Nie znam żadnej chyba piosenki o myciu samochodu. O Boże, dobra. Czekajcie, skończymy się ten samochód i ciszę sobie szybko Discorda. Akurat kiedy nie trzeba, to piszą, naprawdę. Już? Mogę? Już skończyłam. Halo, mam cały samochód. Tutaj jeszcze zostało, ale... Nice, mamy kasę. Poczekajcie sekundkę, was przepraszam, tutaj pewnie zrobię cięcie. Okej, okay, jestem z powrotem i lecimy do parku. Czy tu jest park? Jezus, ta kamera będzie mnie za każdym razem...
czy ty możesz laska biec szybciej? Chyba niekoniecznie. Tutaj jest chyba szkoła. Dobra, czyli zawracamy. Biegnij, laska, biegnij! Jestem ciekawa, co Rosalia ma nam do powiedzenia. Tutaj był nasz dom, obiegliśmy tamtą stronę. Tutaj coś jeszcze mamy. Wyprowadź psa, ale to może innym razem. Ja chcę do parku. Tutaj jest coś jeszcze, jakiś kosz na śmieci. Gdzie jest park? Też się gubię w takiej grze. Mogła szkota. Dobra, to możemy zrobić. Jakiej? Jak mruczy. Myry, myry. Dobra, kotek pomiziany, ale gdzie jest park? Będziemy szukać. Ogólnie widziałam jakieś tam urywki tego let's playu gdzieś tam bardzo, bardzo dawno temu. Ale po prostu znalazłam tą grę i stwierdziłam, że może się uda. Czy naprawdę park był tak blisko naszego domu, a my obliczyliśmy całą ulicę, tu jest do centrum. Stwierdziłam, że w sumie może będzie nam się fajnie w to grało. Tutaj jest park. O, i tu jest chyba moja dziołcha, co? Halo? Kiedy byłam młodsza, zawsze powtarzałam, że nigdy bym nie zrezygnowała ze swojego hobby. A potem tak się jednak stało. Moja rada brzmi, nigdy nie mów nigdy. A dlaczego pani zaczepia dziewczynki, które chcą wejść do parku? Tak się nie robi. To jest pewnie moja psiapsi, bo jest jakaś taka, wygląda na taką małą latę, nie? Też ma wykrzyknik. Siema! O Jezus, jak ty wyglądasz? Cześć, co leci? Hej, byłam właśnie w centrum handlowym. Tamtejszy fryzjer ma świetną poczekalnię, gdzie naprawdę można odpocząć. Czuję się naprawdę zrelaksowana. A ty? Od wczoraj nie mogę się uspokoić. Widziałam w centrum handlowym marzeń. Ryan! Naprawdę? Jak wygląda? Okej. Możemy sobie zrobić Ryana. Ojej, on był kaziorożcem. Pamiętam, dlatego że on ma urodziny dzień po urodzinach mojego męża. I też się śmiałam, że to jest właśnie... A, mogę wybrać, czy sportowiec, czy romantyk, czy buntownik. Romantyk. To chłopak delikatny i śmiały. Opis twardy na zewnątrz, miękki w środku, dobrze do niego pasuje. Najlepszy kumpel. Najlepszym kumplem Ryana był kto? Nie miał takiego kumpla. Ale damy, że Hyun, dlatego że wiecie, była ta akcja z kanapką. O kurwa, go tak Castiel. Nie, bez kitu. Nie chcę, żeby wyglądał jak Castiel. O Boże, te wszystkie przezory są takie same. Nie można zrobić jakichś krótszych włosów? Chyba, że to przez tą opaskę. Oh my gosh. Nie, bez czapy, bez czapy go chcemy. Usuń to. A nie mogę. Musi mieć jakiś dodatek? A nie, nie musi. Ale czemu te fryzury wszystkie są takie same? One się niczym nie różnią, tylko zmieniają kolor. No to damy mu takie ciemne włosy chyba. O, są takie krótsze. O, damy mu takie. Akcesoria, nie, topy. O Jezus. O matko. One wyglądają tragicznie wszystkie, ale... No dobra, damy coś takiego, spodnie. O matko, jedyna. Damy mu te buty i skarpetki. Dobra, niech będzie tak, ale tragedia, jeżeli chodzi o wygląd. No ale powiedzmy, że... Kiedy znowu się z nim zobaczysz? Nie mam pojęcia. Nie porozmawiałam z nim, a teraz znikł. To do ciebie podobne. Ale wiesz, w klasie nad nami jest chłopiec, który idealnie pasuje do twojego opisu. Okej. Przenosimy się do szkoły? Zostawiła nas. Okej.
O, mam jakieś serduszko. Ła. Skrobać 25 serc, żeby jeszcze raz zmienić cel ubierania się twojego wymarzonego chłopaka. Okej, okay, czyli pewnie potem odblokujemy jakieś nowe ciuchy dla niego. Zrób sobie przerwę, nie potrzebuję. O matko, ile jest tych serduszek. Dobra, pozbieramy sobie troszeczkę. Pytanie, jak ja mam tutaj wejść? Chyba tak. Siup, oj. Tam są jeszcze serduszka, ale czy ja je potrzebuję aż tak namiętnie zbierać? W sumie na razie to ruszałabym troszeczkę z fabułą. Matko boska, jak ty się ubrałaś. Tragedia. Tragedia. Co my tutaj mamy? Do szkoły. O, jesteśmy w szkole. Dobra, no to może poszukamy go. Czy jest w tej szkole? O, widzę, że ktoś jest z wykrzyknikiem. Dzień dobry. Wiesz, co doprowadza mnie do szału w dziewczynach? Bezsensowne gadki i to, jak się zachowują. Jeśli są szczęśliwe, czemu tego po prostu nie okazują? Dlatego nie masz dziewczyny. Dobrze, widzę, że o. Chyba dobrze poszliśmy. Cześć. To jest on. To jest Ryan. Przepraszam bardzo, ale czy ty się na niego gapisz? Oj, będą dymy. Witam. Czym mogę służyć? Kurczę. Przepraszam, masz może dla mnie gumę do rzucia? Pewnie. Oj, została w auli razem z moimi notatkami. To nie było specjalnie. Przepraszam. Za co ty mnie przepraszasz? Radość? Cześć. Niesamowite, moja przyjaciółka miała rację. To naprawdę ty, znalazłam cię. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale pewnie mi to wyjaśnisz. Tylko, że teraz muszę iść poćwiczyć. Porozmawiamy później. Co to są za teksty? Jesus, dziewczyno. Ja wiem, że wy będziecie mieć dosyć mojego sterowania, ale ja się muszę przyzwyczaić, no bo to nie jest takie proste, żeby sterować tej grze. O, tutaj coś jest. Możemy coś robić. Dobrze, to idziemy. Co tutaj jest? The Puppies. Rodzaj zaproszenia, ale... Rodzaj zaproszenia na szkolny koncert. Podchodź do różnych ludzi i naciskaj lewy przycisk myszy. Dobrze. Okej. Okay. Masz, Justinie? Czy ja mogę tak przejść? Mogę, prawda? Nie, nie mogę. Dobrze, to idziemy do tego. Siema! Bierzemy serduszko po drodze i lecimy dalej. Ła, kamera. Oj, tak, sterowanie to będzie tragedia. Ćwiczenia? Tylko szczawie ćwiczą. My po prostu jeździmy razem. Poza tym nasze układy są super, bo improwizujemy, kumasz? Kto pytał? Lecimy dalej. Jeszcze dwie osoby mają wykrzyki. Jestem ciekawa, za to też dostaniemy kasę. Dobra, jemu daliśmy serduszko. Siom. Jeszcze ty. O, zrobiliśmy zadanie. Nie wiem, co to dostaliśmy. W sumie popatrzam, ile mamy kasy. Mamy ogólnie 65, powiedzmy, że dolarów. To pewnie taka będzie. Ogólnie ta gra jest chyba niemiecka, z tego co mi się kojarzy. No, ale dobra. Czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić w tej szkole? Tam mi się coś świeciło. I tam jeszcze dalej mi się świeciło. O, tutaj możemy wejść do szkoły. Siema. A tak, znam tego chłopaka. Gra na wiolonczeli w szkolnej orkiestrze, a oprócz tego na basie w zespole Nieźli Goście. O tej porze znajdziesz go w sali prób. To tuż obok dyskoteki w centrum handlowym. Okej, okay. Już wiemy, gdzie musimy iść. O matko, dzięki ziomek. Zapamiętam to, że mi pomogłeś. Dobra, czy idziemy do centrum handlowego i zobaczymy, jak gra. Ale że gra i na wiolonczeli, i gitarze, no nice. Czekajcie, tutaj chyba było do centrum. Tak, do centrum. O, nice, okej, jesteśmy. Teraz trzeba go wyśledzić. To jest jakiś sklep muzyczny, ale to chyba nie tu. Kupnie. Pomoc muzycznym. Zagrawia płyty CD, kolory okładek i płyt muszą się zgadzać. No to to. Oj. Widzę, że sterowanie jest bardzo na czuja.
losowa jest bardzo ładna. Oj, oj. To będzie tu chyba. To tu. Tu. I to tu. Nice. Już powiem, że te kolory są takie... Coś ciężko je znaleźć. To jest roznieść ulotki. Nie dzięki. Dopiero co roznosiliśmy. Tutaj jest... Jakiś klub. Stój! Teraz mogą tu wchodzić tylko muzycy, którzy nagrywają albo robią próbę. Grasz na czymś? Po stroju nie wyglądasz mi na taką. Ożeż ty! I co? I nie wejdę, bo nie jestem wystarczająco wystrojona, tak? Dobra. Dobra. Co to jest? Zjedz lody, nie dzięki. Zobaczymy, co tutaj mam. Musimy kupić ciuchy. Zrób test. Wiecie co? Może sobie zrobimy w następnym odcinku ten test, bo już w tym odcinku był. A po prostu poszukam czegoś innego. Czy ja tutaj kupię ubrania? Halo? Kup. Topy. Nie ma nic. Spodnie, akcesoria. O, czapkę. Oryginalność. Oryginalność. Elegancja. Boże, ja nie wiem, co my mamy pakować. O, romantyzm. Nice. O Jezu, będziemy wyglądać przeokropnie. Będziemy wyglądać przeokropnie, no ale... Wszystkie mają romantyzm plus 8. Ta jest najdroższa, ale chyba jest najładniejsza, więc ją kupimy. Spodnie, spódnice, buty i skarpetki. Romantyzm, kup. 25 złotych! Mhm, chusteczka. Piłkarska. Torba. Chyba chusteczka byłaby najlepsza, ale na razie opuścimy. Chyba nie mogę się tutaj nigdzie przebrać, przynajmniej tego nie widziałam. Czy coś jest u góry? Nie wiem, czy możemy wejść na górę. Tu jest kino. Mamy jakąś minigierkę? Idź do kina. Kup bilety, to nie. Boże, jedyna. Galerianka. Dobra. Zjedz lody, to nie. Nie interesuje mnie to. O, jest, drugie piętro. Okej, mam siłownię. Fitness. Boże, naprawdę w milówce ćwiczy. Myślałam, że ją przebiorą. Ale dobra. Ćwiczymy gonienie Ryana, tak? Musimy podpracować nad kondycją. Jak nam będzie uciekał, to musimy go złapać jak najszybciej. Dobra, lecimy dalej. O, pilatesik. Mogę? Okej. Aha, dobra. Raz, dwa. Tak. Siup. Koda Chodakowska. Raz, dwa, raz, dwa. Boże, jedyna. Pięknie. Jesteśmy już całe fit. Kasę będę musiała zgarnąć, żeby po prostu kupować więcej rzeczy, bo... Widzę, że ceny są niezłe. Jak zadam tą opaskę 9 zł, ok, ale buty 25. Co my tutaj jeszcze mamy? Czyli co, muszę iść do domu i się przebrać. Dzień dobry. Nieś torbę. Zrób test psychologiczny, też sobie stawimy na jakiś odcinek. Iść na zakupy. Co my tutaj mamy? Fryzury. Makijaż jeszcze nie mamy. Romantyzm. Kup. Błyszczyk do ust. Tyle. Manicure. Kto włączył wibrator? Dobra. Odżywka do włosów. A, pociśniemy sobie odżyweczkę. Musimy być piękne dla Ryana. Najsik. Boże, wyłącz to. Co tutaj jeszcze mamy? Odwiedź spa. Dobrze. Ojoj. Jaka muzyczka. Okej. Okay. Aha, mamy jakieś paski i mamy coś tam, że mamy mało domu. Dobra.
A... Tu jest nasza mamusia. Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Nie, po prostu chcę być w domu szybko. Okej, okay, mamy ojca. Ale jego olać, musimy się przebrać przecież. Zmień styl. Fryzury nie mamy. Makijaż. Okej. Okay. O Jezus. Spodnie, spódnice. Jeszcze mieliśmy buty piękne. Ojej. Ale jestem piękna. Po prostu na maksa. Pogadamy z ojcem. Chciałaś porobić coś w ogrodzie z mamą? Już załatwione, tato. Mieczyki są pod ścianą, bo rosną najwyżej, a przed nimi są ciemnoczerwone astry. Dalej białe i czerwone lilie, a na końcu pod ścianą posadziłam groszek. Mam nadzieję, że wyrośnie. Okej, okay, troszkę nam podskoczyło. I teraz wychodzimy stąd. Poprzednio poszłam tutaj, a mamy iść chyba tutaj, żeby było szybciej. Zobaczymy. Tak, tutaj jest szybciej, a ja głupia chodziłam dookoła. Do centrum. Teraz mnie wpuści, teraz jestem już mega romantyczna. Ha! Ha! Dobra, siema. Wokalistka z mojego ulubionego zespołu miała taką samą opaskę na ostatnim koncercie. Mocno znoszoną. Nie wiem, czy to był komplement, czy chciała mnie urazić. Ojej, mogła mnie zbliżać. Siema. Nieźli goście, właśnie skończyli grać. Teraz wchodzi mój zespół. Aha, czy skończyli? Czekajcie, sobie może zapiszę tę nazwę, bo pamiętam, że trzeba było zapisywać sobie pewne fakty. Siema. Normalnie nie wpuszczamy tu gości, ale jeśli jesteś umówiona, to co innego? Znaczy... Tak, jestem, oczywiście. Tam stoi najlepszy kumpel basisty z niezłych gości. Idź i go zapytaj. Okej, okay, czyli Hyun. Gdzie jest Hyun? W środku pewnie. Okej, okay. Siema. Nie należysz do zespołu. Zostawiłam wczoraj na dyskotece plecak. Chciałabym go zabrać. W garderobie widzę tylko kurtki muzyków. Przykro mi, tu go nie ma. Okej. Okay. Nie, chciałam się tylko rozejrzeć. Zawsze chciałam wiedzieć, jak wygląda sala do prób. Przykro mi, ale muszę odmówić. Właśnie zaczęły się ważne próby i takie rozglądanie się na pewno w nich przeszkodzi. Jesteś jedną z superfanek? Przepraszam, ale jeśli chcesz zdjęcie z autografem albo wywiad, musisz porozmawiać z menedżerem zespołu, dobrze? Okej. Okay. Czyli ty jesteś menedżerem zespołu, czy... Jesteś jedną z superfanek? Ale no to z kim mam pogadać? Co tutaj mamy? Graj na gitarze, o. Słucham, ciśnij... O Boże. O Jezus, to będzie złe. Okej. Okay. Nie wiem, czy co mi to podniosło, ale jest git. Chciałabym, wiecie co, kliknąć sobie na ten telefon, ale nie wiem za bardzo jak mam to zrobić. Jesteś jedną... No ale... Kogo mam poprosić autograf? Gdzie jest menadżer? Nie widzę nikogo takiego. Nigdzie się nie świeci wykrzyknik. Sobie może porozmieścimy uloteczki w międzyczasie, żeby zarobić troszeczkę kasy. Siema. Tu jest jeszcze jakaś laska. Plum. Tu jest koleś. Plum. I tutaj dwie osoby i chyba zrobimy już zadanko. A nie, cztery. Cztery czy pięć, nie pamiętam. Oj. Ale z jakim menadżerem miałam pogadać? Ja nie wiem, kto jest menadżerem. Chyba, że w sklepie muzycznym mnie nie ma. Coś mi tu nie gra. No mi znowu powierzam gadać z menedżerem. Już nie mogę grać drugi raz. No nic. Oj.
Witaj, należysz do następnego zespołu? O, zmieniły mu się gadki. Jestem umówiona z jednym z chłopaków z niezłych gości. Poważnie? To przekonaj mnie, że nie jesteś jedną z tych fanek, które tylko marnują czas muzyków. Pokaż mi, co potrafisz. Okej, ale ja już grałam. O, mogę jeszcze raz, dobra. Okej. 4. Tylko jestem ciekawa, czy będę mogła... Jezus, ja to ma być? Czemu to jest tak szybko? 4, 5, 1. A, 5, 4, 1. 4, 1, 1. Matko jedyna. Nie słyszę żadnych fałszów. Szkoda, że nie usłyszeli tego nieźli goście, ale niestety już wyszli. Wkrótce będzie tu kolejne spotkanie Klubu Dobrych Rytmów. Wpadnij na nie. Zrób mi tylko przysługę i załóż coś innego, bo w tym będziesz się wyróżniać. Słucham! Okej. Okay. Dobra. Challenge accepted. Tak się odstawię, że zobaczysz. Sam powiesz, że wyglądam mega, mega. No to cóż. W następnym odcinku chyba będziemy zbierać kasę. Żebyśmy mogli sobie po prostu kupić ciuchy nowe. Nas inaczej nie wpuszczą. Rozwiążemy sobie kolejny psyotest i zobaczymy, czy zbliżymy się do Ryana. Także cóż, dajcie znać, jak wam się podoba pierwszy odcinek. Zapraszam was do komentowania, lajkowania i trzymajcie się. Pa, pa!